Po raz pierwszy o Londynie napisali Rzymianie 19 wieków temu. Nigdzie nie pożyczysz pieniędzy tak łatwo jak tutaj. Ale w grę wchodzą sumy powyżej 500 000. Giełda królewska, Bank Anglii. Takie miejsca zostały stworzone dla ludzi pokroju Sir Johna Marinera. Miło, że jesteś. Cała przyjemność po mojej stronie. Muszę przyznać, że trochę mnie zaskoczyłeś. Jak? Kupując linię żeglugową i bank. Po co chciałeś mnie widzieć? Martwię się. Przeklęte stawy. Dostałem to wczoraj. Ty. Co to znaczy? Zatrzymaj. Spodziewał się tego. Dlatego po pana posłał. Wiedział, że może go ocalić jedynie słynny Simon Templar. Święty. W roli głównej Roger Moore. Ślepa sprawiedliwość. Scenariusz. Reżyseria. Kim do diabła jesteśmy? Szefami firmy czy gońcami? Za godzinę muszę być w banku. Panowie, John za chwilę tu będzie. To pewnie on. Przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi. Johna jeszcze nie ma. Nie ma? Co to ma znaczyć? Czy ktoś wie, po co tu jesteśmy? Nie. O 3:45 mam spotkanie. Przełóż je. Nie. Zrób to. Jeszcze nie jesteś burmistrzem Londynu. Nie nadużywaj władzy. Panowie, John ma nam coś ważnego do powiedzenia. Będzie z nim Simon Templar. A co nasza firma może mieć wspólnego z Templarem? Proszę zaczekać. Które piętro? Ostatnie. Mieszkanie Kirby'ego? Tak. Pracuje pani dla niego? Nie, utrzymuje mnie. Panie Templar, miło, że pan przyjechał. Panowie, to Simon Templar, członkowie zarządu Combined Holdings, Elliot Stratton, John Ramsey, Carl Howard,
Neil Lamerton. Poznał już pan moją córkę? Tak, razem przyjechaliśmy windą. Myślałem, że będzie z panem John. John już nie przyjedzie. Przykro mi to mówić, ale Sir John Mulliner nie żyje. Jak to? Umarł w samochodzie. Nie wierzę. Miał wypadek? Nie. Jak to się stało? Wsiadł do samochodu i zmarł. Prawdopodobnie atak serca. To straszne. Musimy wziąć się w garść. Panie Templer, to już piąty prezes naszego zarządu, który zmarł w ostatnich 5 miesiącach. John miał do pana zadzwonić i poprosić o zbadanie tej sprawy. Jakiej sprawy? To oczywiste. Umarli śmiercią naturalną. John miał inne zdanie. Jeśli konieczne będzie śledztwo, przeprowadzi je policja. To ostatnie, czego nam trzeba. Rozgłos. Pan Templer zrobi to dyskretnie. Odkąd to pan Templer słynie z dyskrecji? Bądź rozsądny. Niepotrzebne nam śledztwo. Nie zgadzam się. Zagłosujmy. Karl? Chcesz, żeby Templer się tym zajął? Nie. Ramsey? Raczej nie. Elliot? Tak. Rozumiem. Nie chcemy kazania. 3-2. Panie Templer, pana usługi nie będą potrzebne. Mamy dużo pracy. Neil. To nie mógł być przypadek. Przeciwnie. John miesiąc temu był u lekarza. Miał serce jak dzwon. Mój ojciec był pierwszy. Zasłabł na posiedzeniu zarządu. Właśnie przejęliśmy wtedy Stratton Enterprises. Jak to zasłabł? Lekarz stwierdził rozległy zawał. Razem z Anną zabraliśmy go do szpitala. Zmarł, zanim dojechaliśmy na miejsce. O kim rozmawiacie? O ojcu Eliota. Jakieś podejrzenia? Żadnych. Dlaczego pan pyta? Widzieliście to już kiedyś? Nie. Coś to panu mówi? Nic. Pana ojciec nie dostał takiej kartki przed śmiercią? Jeśli tak, to nic nie wspominał. 5 trupów w 5 miesięcy. Przeprowadzono sekcję zwłok? Zaraz dostanie pan raporty, Anna je przyniesie. Chciałbym przeprosić za to, co się stało. Osobiście bardzo ceniłbym sobie pana pomoc, ale skoro zarząd się nie zgodził, wyjaśnijmy coś sobie. John Mulliner był moim przyjacielem i wyjaśni jego śmierć za zgodą zarządu lub bez niej. Panie Templer, zapewniam, że nie ma podstaw, by twierdzić, że John Mulliner został zamordowany. Czy osobiście przeprowadził pan sekcję? Tak, zator tętnicy wieńcowej. Nic podejrzanego? Wręcz przeciwnie. Miał 59 lat. Za dużo pił, palił i pracował. Bardzo częsta przypadłość. Czy mógł pan coś przegapić? Na przykład pęknięcie czaszki albo ranę postrzałową? Raczej obecność trucizny. Niemożliwe. Zawał serca można wywołać niektórymi środkami. Owszem, ale odkryłbym to podczas sekcji. Rozumiem. Dziękuję za pomoc. Przykro mi, że nie mogę nagiąć medycznych faktów do pana wybujałych podejrzeń. Zapewniam pana, że tamten dzień rozpoczął się jak każdy inny. O 7 podałem mu kawę i sok. Gotował pan dla niego? Byłem kucharzem, lokajem, szoferem. Proszę mówić. Przyniosłem pocztę. Znalazł tę pocztówkę. Spanikował i od razu zadzwonił do pana. Uważał, że ktoś morduje prezesów zarządu. Podejrzewał, że będzie następny. Miał rację. Wiedział, kto mógł to przysłać? Nie powiedział mi. Kto jest jego głównym spadkobiercą? Jego syn. Ja dostanę to mieszkanie i 20 tysięcy.
Gratuluję. Myśli pan, że nie zasłużyłem? Tego nie powiedziałem. Ocaliłem mu życie podczas wojny. Byliśmy komandosami. Po wojnie zacząłem dla niego pracować i tak już zostało. Co dalej? Wyjeżdżam na Wyspy Morza Południowego. Niech się pan nie śpieszy. Pięć trupów w pięć miesięcy, same zawały serca. To niemożliwe. Ktoś na tyle nienawidzi Combined Holdings, że zamierza zabić wszystkich prezesów. Śmiały wniosek. Co zrobiła wasza firma, że wzbudziła taką nienawiść? Przejęliśmy kilka spółek. To nigdy nie przysparza przyjaciół. Najgorzej było z Imperial Engineering. Co się stało? Zawalił się mur. Jeden człowiek zginął, drugi został ranny. Obwiniano Combined Holdings? Ojciec Eliota wiedział, że mur należało zburzyć, ale nie zrobił tego, aż było za późno. Zginął człowiek. Może jego syn lub brat? Chce nas pozabijać? Warto to zbadać. A ten drugi, co się z nim stało? Pracuje dla nas. Jest stróżem w Imperial Engineering. Fabryka już nie działa. Znajdźmy motyw, a znajdziemy mordercę. Zacznijmy od początku. Od ojca Eliota. Ojciec Eliota był strzelcem. Niebieskim. Ciągle przypisuje ludziom kolory. A na to kolor zielony. Soczysty. Prawda, skarbie? Pan Templer i ja mamy coś do omówienia. Idźcie, Anna dotrzyma mi towarzystwa. To nie potrwa długo. Obejrzymy album. Pokazywałam ci już te zdjęcia? Tak, ale chętnie je zobaczę. Miła jesteś. To William. Dali mu zegarek na 20. rocznicę powstania Stratton Enterprises. Wszyscy go kochali. Bardzo za nim tęsknię. Jest taka od śmierci ojca. Nie będę za nią przepraszał. Nie skończyłem jeszcze przeglądać papierów, ale po naszej ostatniej rozmowie szybko je przewertowałem. Znalazłem to. Wysłana 4 stycznia. Ojciec zmarł 6. Czy poza Malinerem ktoś jeszcze to dostał? Nie wiem. Mogę to zatrzymać? Oczywiście. Co pan wie o tym wypadku w Imperial Engineering? To była wina mojego ojca. Miał wyburzyć mur, ale wyjechał do Manchesteru. Kiedy wrócił, mur się zawalił. Nie mógł sobie tego wybaczyć. Może jest na obchodzie. Zaczekaj, tu rozejrzę się.
Co się stało? Ten facet miał broń. Krzyknęłam, a on uciekł. To był Tim Riley. Zginął na miejscu. Jego żona wyjechała do Kanady. Wyszła za Francuza z Montrealu. Ułożyła sobie życie. Proszę mi powiedzieć, co się dziś wydarzyło. Siedziałem tutaj. Chyba przysnąłem. Nagle dostałem w głowę. Kiedy się ocknąłem, stał pan nade mną. Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Zdecydowaliśmy, że usługi pana Templera nie będą potrzebne. Nie można zabronić mu działania na własną rękę. Przyszły listy. Połóż. Kiedy ty zostaniesz burmistrzem Londynu, ja przejmę kierownictwo nad Combined Holdings. Albo będę miał pełną władzę, albo żadnej. A teraz, wybacz, ale jestem spóźniony na spotkanie. Ty. Mój ojciec znalazł to w poczcie. Jak zareagował Lamerton? Nie wiem. Powiedział coś? Chyba nie. Opowiedz mi o tym klubie. Towarzystwo Dobroczynne Docklands. Lamerton przewodniczy mu od lat. Otwierają nowy klub. Lamerton wygłosi mowę. No byśmy się nie spóźnili. Panie i panowie, proszę usiąść. Witam wszystkich w nowym klubie Towarzystwa Dobroczynnego Docklands. Dziś otwieramy nasz pierwszy stały lokal. To dla nas ważny dzień. Niektórzy sądzili, że on nie nadejdzie, ale nadszedł. I to niemal całkowicie dzięki pracy jednego człowieka. Nasz przewodniczący, Neil Lamerton, poświęcił nam niemal 5 lat swego życia. Z przyjemnością proszę pana Lamertona o uroczyste otwarcie naszego klubu. Proszę się odsunąć. To nic nie da. Nie żyje. Prześwietlenie jego serca. Przebicie łuku aorty. Przeszła na wylot. Gdyby nie znalazł pan tej igły, nigdy bym nie odkrył prawdziwej przyczyny śmierci. Wydaje się za mała, żeby kogoś zabić. Co najwyżej przebić balon. Jest tak mała, że nie zostawiła śladu na skórze. A krew? Kiedy serce stanie, nie ma krwotoku. Tak mała, że ledwie ją widać, ale zabiła Lamertona. Tak jak pozostałych 5 prezesów Combined Holdings.
Kto mógł wyprodukować coś takiego? Amerykanie wymyślili pneumatyczny karabin, tak mały, że kule mają rozmiar igły. Panie Templer, byliśmy głupi. To prawda. Zachowaliśmy się nieodpowiedzialnie. Ostrzegał nas pan. I nadal ostrzegam. Ktoś chce zabić was wszystkich. Przez następne 2 tygodnie proszę nie pokazywać się publicznie. Zgadzam się. A ty? Ja też. I ja. Niestety nie mogę na to przystać. Jutro zostanę zaprzysiężony na burmistrza Londynu. Ceremonia ma swoją tradycję. Muszę pojawić się na niej osobiście. Więc mamy problem. To nie wszystko. Dziś rano dostałem to. Policja już wie, będą pana pilnować. Mam nadzieję. Nic panu nie grozi, kiedy będzie pan w karecie. Nie przez cały czas. To może być bardzo krótka kadencja. Najniebezpieczniejszym punktem będzie trybuna. Jak na razie nic. Wyprzedzimy karetę. Uśmiechnij się przynajmniej. Wybacz, Jeffrey. Dotrzemy do sądu na 20 minut przed karetą. Ceremonia potrwa godzinę i tego właśnie się boję. To dziwne. Czuję się, jakby każdy z nich chciał zabić mojego ojca.
Musimy zaczekać, aż zostanie zaprzysiężony. Chodźmy. Przepraszam. Czy ma pan zapałki? Tak. Co się stało? Przepraszam, ktoś mnie popchnął. Mnie ktoś popycha cały dzień. Głupia ceremonia. Wszystkich polityków powinno się spalić. Zgadzam się z panem. Fałszywy alarm. Faktycznie. Co się stało? Ukłułem się. To nie był fałszywy alarm. Nic pan nie poczuł? Nie. Nie wie pan, kiedy to się stało? Nie. Dzięki Bogu, że pana posłuchałem. W czym? Pan Templer dał mi kamizelkę kuloodporną. Spodziewałem się tego, więc wynająłem kamerzystę, żeby filmował przebieg parady. Jest. Luneta. Żeglarz na statku Combined Holdings. To nasz zabójca. Wejdź. Mamy go. To tylko kwestia identyfikacji. Zdjęcia zrobiono, kiedy był dokładnie naprzeciw twojego ojca. Wygląda całkiem niewinnie, gdyby nie... To. To jest zbliżenie. Naciska spust. Niesamowite. Raczej ohydne. Kto przygotował paradę Combined Holdings? John Mariner. Osobiście? To była parada na cześć burmistrza. Chwileczkę. Faktyczne przygotowania prowadził Jim Cowdery. Cowdery? Wierny lokaj, który odziedziczył 20 tysięcy funtów? Trzeba go odwiedzić. Kogo? Cowdery'ego. Wrócę za godzinę. Zostawiam tu zdjęcia, przypilnuj ich. Mogę wejść? Proszę. Wybiera się pan gdzieś? Nie ma powodu, żebym tu został. To zależy. To pan zajmował się przygotowaniem parady. Tak, przez jakiś czas. Proszę na to spojrzeć. Dekoracje przygotowała agencja reklamowa. To oni zatrudnili tych trzech marynarzy. Miało być dwóch. Jest pan pewien? Na 100%.
Co to za agencja? Winfield Bannon. Mogę zadzwonić? Proszę. Panna Kirby. Przechodziłam, pomyślałam, że wpadnę. Zapraszam. Proszę się rozgościć. Pani Stratton zaraz zejdzie. Witaj. Miło cię widzieć. Hello, Elliot. Co robiłaś w moim gabinecie? Szukałam papierosów. Co za niespodzianka. Byłam w okolicy. Chciałam odwiedzić twoją matkę. Miło. Niestety straciłam poczucie czasu. Muszę już iść. Zaczekaj. Nie mogę, muszę pędzić do Harrodsa, zanim zamkną. Zamykają o 5:00. Masz jeszcze sporo czasu. Nie musisz nigdzie pędzić. Cóż za niespodzianka. Uwielbiamy niespodzianki. Prawda, Eliocie? Jeśli nie są zbyt niespodziewane. Coś mi nie pasuje w tych pocztówkach. Co takiego? Nie potrafię powiedzieć. Odbierz, i tak wiem, kto dzwoni. Przy telefonie. Tak. A ten drugi? Jesteś pewien? Zatrudnili tylko dwóch marynarzy.
Nazwiska i adresy. Szukamy tego trzeciego. Może ci dwaj coś wiedzą, może z nim rozmawiali. Wątpię. Już wiem. Cały czas miałem to przed nosem. Co? To Elliot Stratton. Kiedy William żył, wyjeżdżaliśmy za granicę kilka razy w roku. Ale samotne podróże w moim wieku po prostu mnie przerażają. Rozumiesz? Tak. Trudno się gdziekolwiek dostać. Władze rzucają kłody pod nogi. W zeszłym roku ledwie udało mi się wyjechać z Grecji. Prawda, Eliocie? Tak. Muszę już iść, mam sporo spraw. Porozmawiajmy. O czym? Mamo, odbierz telefon. I tak nikt nigdy do mnie nie dzwoni. Zaraz wracam. Gdzie Anna? Wybiegła, nawet się nie pożegnała. Byli tu oboje. Anna nagle wybiegła, a Elliot ruszył za nią. Dziękuję. Niespodzianka. Myślałaś, że zdążysz? Przyjechałem samochodem. Jak się tu dostałeś?
Ten zamek to drobnostka dla człowieka z moimi talentami. Nie dotykaj. Teraz i ty poznałaś jeden z nich. Tak z ciekawości. Co mnie zdradziło? Zegarek. Jak? Marynarz miał taki sam. Tak łatwo zapomnieć o drobiazgach. Nie rób mi krzywdy, pomogę ci. Owszem, zachowując milczenie. Właśnie. Na zawsze. Nie bądź głupia, te drzwi mnie nie powstrzymają. Złapią cię. Nie sądzę. I tak już nic mi nie zostało. Firma się tym zajęła. Ciebie też niewiele już czeka. To było straszne. Combined Holdings przejęło Stratton Enterprises. Elliot uznał, że próbujemy pozbawić go spadku. A próbowaliście? Stratton był niemal bankrutem. To dlatego zachorował. Elliot zupełnie postradał zmysły. Naprawdę wierzył, że to firma zabiła jego ojca. Ma pan swój motyw. Nie rozumiem, skąd ty wiedziałeś o Elliocie. Pocztówka. Chciał, aby śmierć jego ojca też wyglądała na morderstwo. Podrobił więc pocztówkę. To ta. Nadal nie rozumiem. Spójrz na stempel. 4 stycznia. A teraz spójrz na znaczek.
W styczniu ten znaczek jeszcze nie istniał. Wprowadzono go dopiero w lipcu, 6 miesięcy po rzekomym wysłaniu pocztówki. Stempel jest podrobiony. Elliot Stratton musiał być zabójcą. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Brzestyński.